Polana wpisana, otoczona szczytami od prawej strony kominiarski wierch oraz stoły. Po lewej stronie znajdują się organy, żwiary pisaniarskie, Saturn oraz ratusz. Około 150 metrów za polaną pisaną znajduje się wyżnia kościeliska brama, inaczej brama raptawicka, trzecie zwężenie na szlaku pomiędzy raptawicką turnią od strony zachodniej, a skałą pisaną po wschodniej stronie. Skała pisana to kilkunastometrowej wysokości skalna ściana z wyrytymi autografami turystów z XIX wieku. U jej stóp znajduje się otwór jaskini wodnej podpisaną. Wypływają z niej wody pochodzące z kościeliskiego potoku. Zaraz za pisaną skałą w kierunku zachodnim odchodzą szlaki do jaskini raptawickiej i mylnej. Niedaleko za rozwidleniem po zachodniej stronie wyłania się raptawicka turnia, kilkusetmetrowa skalna ściana, której wnętrzu kryją się liczne jaskinie. Jest też popularnym miejscem wspinaczkowym.
Schronisko górskie Ornak w górnej części Doliny Kościeliskiej na terenie dawnej hali Ornak powstałe w latach 1946-47. Nieco dalej na południe leży wielka polana ornaczańska. Nad polaną widoczny jest szczyt Błyszcz 2159 metrów wysokości w Tatrach Zachodnich. Ze schroniska poprzez Polanę Ornaczańską prowadzi kilka szlaków turystycznych do Iwanickiej Przełęczy, stąd w lewo na Ornak i Tatry Zachodnie, prosto do Doliny Kokołowskiej. Polana, Wyżnia, Miętusia, Kira w drodze powrotnej.